testuje i komentuje Piotr Karolewski. Zapnijcie pasy, ruszamy! Also, halalazajc, heute will ich dir präsentieren Mercedes Safety Experience tym razem. Było już AMG, a teraz czas na bezpieczeństwo. No w końcu w dobie obecnych mandatów skupmy się na bezpieczeństwie. Sport to głównie tory wyścigowe, tak jak właśnie ten tor Jastrząb. Dzięki uprzejmości Mercedes Polska mam tu okazję być, aby sprawdzić wszystkie ich nowe modele pod kątem bezpieczeństwa, pod kątem właściwości jezdnych, a także czterech ciekawych modułów. Pierwszy z nich to na przykład EcoTour. Jedziemy sobie na wioseczki, testujemy samochody elektryczne, a także bawimy się rekuperacją. Następny to płyta poślizgowa. Będzie ciekawie, będzie hamowanie, będzie również walka z nad- i podsterownością. Kolejne to oczywiście jazda sprawnościowa, a także hamowanie na suchym, na mokrym i omijanie przeszkód, bądź systemy, które mają przeszkody oczywiście zahamować, bądź jakby zminimalizować skutki wypadku, jakbyście mieli w tą przeszkodę trafić. Ciekawe miejsce, ciekawe samochody. To co? Zaczynamy! Mój dzień z Mercedes Safety Experience rozpoczynamy na torze Jastrząb, a dokładniej to w sali wykładowej toru Jastrząb. I tam przygotowane są dla nas dwa wykłady. Pierwszy z nich przez Partnerstwo dla Bezpieczeństwa Drogowego. Co to właściwie jest? Jest to stowarzyszenie, które działa, aby poprawić bezpieczeństwo ruchu drogowego oraz by zmniejszyć liczbę wypadków drogowych w Polsce i nie tylko. Nie tylko, bo jest ono również członkiem Global Road Safety Partnership w Genewie, czyli międzynarodowej organizacji pracującej na rzecz trwałego w ogóle ograniczenia liczby wypadków drogowych wszędzie. Jaki właściwie jest ich cel? Po pierwsze, celem jest redukcja liczby ofiar wypadków. Najważniejszy cel. A drugi to również redukcja strat finansowych powstałych w ich wyniku przez następujące działania. Wiedza, dyskusja, a także działanie. Kolejny wykład przygotowany przez kolegów z Mercedesa, gdzie mieliśmy na razie tylko teoretycznie poznać, jak działają poszczególne systemy, asystenci oraz bezpieczeństwo bierne i aktywne w samochodach marki Mercedes-Benz, a później sprawdzić to na torze. Bezpieczeństwo bierne, czyli oczywiście strefy zgniotu i wszystko to, jak jest skonstruowany Wasz samochód, aby w razie wypadku ochronić Wasze życie bądź zminimalizować Wasze urazy. Bezpieczeństwo aktywne, czyli to jest tak zwany anioł stróż elektroniczny, który czuwa nad Wami i w razie czego ma Wam pomóc, bądź w razie czego ma także zminimalizować skutki ewentualnego wypadku. To wszystko czysto w teorii, trochę dyskusji, trochę wymiany doświadczeń i poglądów, ale za chwilkę wszystkie nasze poglądy błędne, bądź te dobre, zweryfikujemy na płycie toru Jastrząb. A teraz przechodzimy do modułów, czyli przechodzimy do najciekawszej części tego programu. Najpierw idziemy na tor i poznajemy systemy jezdne w dwóch samochodach. Oba to Mercedesy CLA, hybrydowe, Shooting Brake. I w tych samochodach po pierwsze pozycja, w ogóle w każdym ćwiczeniu najważniejsza jest pozycja, czyli ręce, plecy, podparcie, tego nas uczą instruktorzy. Kolejno jedziemy, aby obrać optymalną nitkę toru, czyli obieramy sobie punkty na każdym zakręcie i dobieramy nasz styl jazdy tak, aby przejechać płynnie, bez szarpnięć, ale bardzo efektywnie. A teraz wjeżdżamy na tak zwany półokrąg, który jest bardzo mokry, są tryskacze i ma być tam zawsze bardzo ślisko i tak oczywiście jest. W tym punkcie jest kilka bardzo ważnych czynników. Pierwszy z nich to oczywiście opony. Opony muszą być nowe, opony muszą być w dobrym stanie, ponieważ ich głębokość bieżnika pozwoli Wam odprowadzić maksymalną ilość wody właśnie poza oponę i żeby nie było aquaplaningu. Aquaplaning, czyli poduszka wody pomiędzy oponą a jezdnią. Coś, czego bardzo nie chcemy, ponieważ to nam bardzo mocno ogranicza przyczepność. Wjeżdżamy na ten półokrąg, wjeżdżamy na niego zbyt szybko, celowo, aby uzyskać poślizg podsterowny, czyli poślizg przedniej osi. Bardzo wredny poślizg, który nam jakby powoduje, że nie mamy jak skręcać. Każdy z Was automatycznie pewnie myśli, że musimy mocniej skręcić kierownicą, aby skręcić. No właśnie nic bardziej mylnego. W tym poślizgu musimy delikatnie dohamować, aby odzyskać przyczepność przedniej osi i również, aby móc skręcać. Ale skręcać delikatnie, niezbyt mocno, ponieważ właśnie wtedy samochód się nas posłucha. Więc dohamowujemy, przyczepność odzyskujemy i delikatnie skręcamy. Samochód idzie dokładnie tam, gdzie byśmy tego chcieli. W kolejnej próbie zwiększamy tę prędkość i szukamy właśnie tej granicy przyczepności, kiedy samochód się jeszcze dobrze prowadzi, a kiedy właśnie już zaczyna przyczepność tracić na przedniej osi. Ciekawa próba, która Wam pozwoli samochód wyczuć, a także pozwoli Wam wyczuć moment, w którym musimy dohamować i wrócić na swój tor ruchu. Następne to poślizg nadsterowny. Poślizg, który pewnie większość z Was lubi, delikatny już jest z tylnej osi, niemalże drift, ale na mokrym drift oczywiście może być bardzo niebezpieczny. Aby ten poślizg uzyskać, znowu za wysoka prędkość, wchodzimy na okrąg,
delikatna kontra kierownicą, prowokujemy nasz samochód i samochód nam tylną osią zaczyna uciekać. Poślizg również bardzo niebezpieczny, bo pewnie większość z Was myśli, ok, dodam gazu i z tego poślizgu wyjdę. W samochodzie oczywiście przednio-napędowym. No znowu nic bardziej mylnego. Dodając gaz, zwiększamy prędkość, więc w razie wypadku znowu mogą być groźniejsze skutki tego wypadku, bo była za wysoka prędkość. Więc pierwsze co, zawsze zmniejszamy prędkość. W tym celu znowu hamujemy, a także delikatnie kierownicą odzyskujemy swój tor ruchu. I to się również udaje, ale znowu, dobre opony, szybka reakcja i właściwa reakcja. Trzy najważniejsze punkty. Po tym okręgu jedziemy na już suchy slalom. Slalom to również fajna próba zręcznościowa, gdzie ćwiczymy swoją reakcję, a także szybkość pracy rąk na kierownicy. Teraz wjeżdżamy na górkę dosyć dynamicznie, po to, by na szczycie górki mieć zerową widoczność, hamować i jeszcze skręcić w prawą stronę. Więc po kolei napędzamy się. Na szczycie górki jest przeszkoda, więc od razu mocna reakcja, czyli pedał hamulca, a następnie skręt w prawą stronę. Nigdy odwrotnie, nigdy najpierw nie skręcamy, od razu najpierw hamujemy. Pamiętajcie, hamowanie jest zawsze najważniejsze, dopiero po hamowaniu zaczynamy omijać przeszkodę. Dokładnie w tej kolejności. I teraz samo hamowanie. Przy hamowaniu bardzo ważne jest to, jak siedzimy na fotelu, czyli to, jak możemy mocno wcisnąć pedał hamulca. Wciskamy go zawsze na 100%. Nie trochę, nie na połowę, tylko na 100%. Dlaczego? Właśnie po to, aby prawidłowo działał system ABS połączony z systemem ESP. Dzięki temu samochód dalej potrafi skręcać i właśnie nam skręca w prawą stronę, na mokrej nawierzchni, na końcu zatrzymując się bezpiecznie. Kolejnym modułem jest hamowanie awaryjne. Również całkiem cenna prawa, ponieważ ona pozwoli Wam w kontrolowanych warunkach sprawdzić, jak efektywnie działają hamulce w Waszym samochodzie, na suchej, a także na mokrej nawierzchni. Pierwsza z tych prób. Napędzamy się dosyć szybko, a przed nami jest przeszkoda. Oczywiście w tym przypadku jest to bezpieczny styropian, ale to może być również samochód, ściana, przystanek, cokolwiek, nie daj Boże, innego. Więc napędzamy się, awaryjnie hamujemy i tutaj zależy od prędkości. Jeżeli prędkość była, załóżmy tak, do 50-60, to wyhamowujemy, akurat w tym przypadku na torze. Natomiast jeżeli prędkość była zbyt wysoka, to musimy już delikatnie zacząć tą przeszkodę omijać. Ale zauważcie, to najpierw hamujemy, a dopiero po chwili, czy tam po sekundzie, po ułamku sekundy, zaczynamy omijać tą przeszkodę. Nie odwrotnie, czyli najpierw nie skręcamy, tylko najpierw hamujemy. Zawsze najważniejsze jest, aby tą prędkość zmniejszyć i oczywiście zaraz po tym omijać przeszkodę. Później hamowanie wykorzystując systemy bezpieczeństwa, czyli tempomat aktywny, a także przedni radar, który w razie czego ma Wam samochód wyhamować lub zmniejszyć tą prędkość tak, aby skutki ewentualnego wypadku były jak najmniejsze. Kolejne to hamowanie na nawierzchni mokrej oraz na nawierzchni po prawej stronie mokrej, a po lewej stronie kół suchej. I tu widzimy, jak działają dokładnie systemy. Ale nawierzchnia mokra. Hamowanie z omijaniem przeszkody. Bardzo również ciężka próba, która ma znowu Wam pokazać, że najpierw hamujemy, a dopiero później zaczynamy skręcać. Nieodwrotnie, zobaczcie, że hamując dociążamy tą przednią oś. Znowu, jeżeli jest dobra opona, opona Wam odda nadmiar wody spod siebie i samochód zaczyna skręcać, równocześnie hamując. Także w tym przypadku pokazywali nam instruktorzy, że możemy hamować hamulcem awaryjnym, bo hamulec ręczny w samochodzie nowoczesnym ma dwie funkcje. Hamulca parkingowego, a także w razie W hamulca awaryjnego i również wykorzystują system ABS podczas hamowania. Kolejnym modułem są systemy bezpieczeństwa, czyli również bardzo ciekawy moduł, który Wam pokazuje, jak systemy w samochodach nowoczesnych działają po to, aby Was oczywiście nie wyręczyć, ale po to, aby Wam pomóc w sytuacji awaryjnej. W tym celu bardzo fajne ćwiczenie, ponieważ jest tutaj płyta poślizgowa. Czyli znowu, spora płyta poślizgowa, a zaraz przed nią jest szarpak i szarpak losowo w prawą bądź w lewą stronę ma szarpnąć tylną oś samochodu tak, abyście wpadli w poślizg nadsterowny, co jest również właśnie bardzo ciężkie do opanowania. I z tego poślizgu także nie wychodzimy gazem, tylko wychodzimy z niego hamowaniem i szybką pracą rąk na kierownicy. To jest bardzo ważne akurat w tym przypadku ćwiczenia, aby te ręce były właściwie położone na kierownicy, aby one również właściwie i szybko po tej kierownicy się przemieszczały, aby samochód zachował w miarę swój tor ruchu. A więc dwa samochody. Samochód Mercedes klasy E, kombi, a także samochód GLA, czyli dwa różne samochody. Klasa E troszkę moim zdaniem łatwiejsza do prowadzenia, ponieważ ma dłuższy rozstaw osi, jest bardziej stabilna, oraz GLA, krótszy rozstaw osi, troszkę mniej stabilny, ale również oczywiście do opanowania. Zaraz po szarpnięciu gwałtowne wciśnięcie pedału hamulca i oczywiście praca rąk na kierownicy po to, aby nam samochodu nie obróciła, bo on na końcu znalazł się jednak na wprost kierunku, w którym chcieliśmy jechać. To samo w klasie E, to samo w GLA. Kilka prób,
Wychodziło różnie, ale na koniec miało wyjść tak, aby każdy z nas nauczył się prawidłowej reakcji, szybkiej pracy rąk na kierownicy oraz oczywiście znowu maksymalnego kopnięcia w pedał hamulca. Popatrzcie, on woła, połóż ręce, a ja zemdlałem, przyjmijmy. Nie odpowiadam. Zaraz zobaczysz. Zaraz się będzie budził pewnie jakoś, nie? Nie, on powie, wystarczająco długo czekałem na twój feedback, nie ma go, ja przechodzę do działania, popatrzcie. Już jest informacja. Nic nie robię. Awaryjne zatrzymanie. Za sekundę otworzy drzwi, gdyby mogła przyjść pomoc z zewnątrz. Popatrzcie, ja dalej nic nie robię. Faktycznie otworzył. Mercedes-Benz, czy mogę pomóc? Witam, dzień dobry, Przemek Bosek raz jeszcze z Mercedes-Benz Polska. Dalej jesteśmy w fazie testów, proszę się nie martwić, nic się złego nie stało. Mam na pokładzie klientów i dziennikarzy naszej marki. Przedstawialiśmy, tak jak rano też mówiłem, system SOS Emergency Stop i Emergency Call. Pokazujemy wagę jakby tego układu, jego możliwości i mamy uprzejmą prośbę, gdyby Pani była możliwie mogła nam powiedzieć, co tam na waszym monitorze widać, jakie te informacje, które może pani oczywiście przekazać, mogłyby wzbudzić jakby duże zaufanie co do tego układu. Z tego, co tutaj mogę wyczytać z systemu, w samochodzie znajdują się 4 osoby według zapiętych pasów. Jeżeli chodzi o lokalizację, to jest ulica Czerwienica 208, Jastrząb. Tak. To jest samochód typu benzyna, niebieski. Tak jest. I zostało wygenerowane automatyczne połączenie alarmowe poprzez emergency stop. Emergency stop, dokładnie. Ta ilość osób jest niezwykle ważna, właśnie ta ilość zapiętych pasów, bo tak naprawdę, gdybyśmy się nie odezwali, mogłaby Pani uruchamiać procedurę tą wypadkową, prawda? Czyli mogłaby ruszać ilość jednostek ratunkowych, która oceniłaby, ile jakby potrzebnych jest tej pomocy. A więc teraz fragment EcoTouru, czyli miejsca, w którym mamy sprawdzić sobie samochody elektryczne, takie jak EQA, EQC oraz nowość, czyli EQS, w czym będę za chwilkę. W tym teście zobaczymy, że w tym de facto jakby module zobaczymy, jak się jeździ elektrykami i właśnie jak mają jeździć nowe samochody elektryczne od Mercedesa dla odmiany. No i jaki jest cel tego modułu? Celem tego modułu jest, aby nas właśnie prowadzący czy instruktor nauczył jeździć ekonomicznie i ekologicznie samochodami elektrycznymi i właśnie wykorzystywać rekuperację, a także wszystkie udogodnienia właśnie samochodów w pełni elektrycznych. W EQA normalny SUV, tylko właśnie zamontowaną baterią pod spodem. Ale ciekawy jestem EQS-a, który za chwilkę się również pojawi. No i na czym polega cała rekuperacja w Mercedesie w pełni elektrycznym? Bardzo prosta. Macie łopatki, nastawienia drive, 2 razy lewa łopatka, macie bardzo mocną rekuperację. Raz zmniejszamy do takiej jakby średniej rekuperacji, bądź wyłączamy ją w samochodzie prawie jak normalnym spalinowym, ale ja jestem akurat fanem tak zwanej jazdy one pedal, czyli po prostu rekuperacja na maksa i sobie pedałem gazu dawkuję właśnie, jak ten samochód mi hamuje, odzyskuje energię, a także właśnie jak mi przyspiesza. EQA naprawdę świetnie wyciszony samochód i również pod kątem napędu elektrycznego działa jak normalny samochód spalinowy, ale elastyczność jest rewelacyjna. Zyskamy te metry, nie będziemy musieli, nie odbieramy żadnej energii, ale też żadnej energii nie będziemy pobierać.
Okej, czyli w D+ po prostu jest jakby samochód normalnie żeglujący dokładnie tak samo jak w nastawieniach ekonomicznych tych właśnie E, często w autach z automatem. Czyli patrzcie, w trybie tak zwanym D-Auto samochód decyduje, jak będzie najlepiej dla Was i dla zasięgu, czyli na podstawie kamer, na podstawie nawigacji samochód sam dostosowuje tryb rekuperacji do aktualnych warunków pogodowych, aktualnych warunków na drodze. Fajny bajer, ponieważ wtedy już po prostu kierowca nie musi myśleć, czy chce mieć maksymalną rekuperację, czy mniejszą. To samochód, to komputer myśli za Was, abyście mieli jak największy zasięg, ale z drugiej strony, abyście właśnie odzyskiwali tą energię i oszczędzali hamulce, a także cenne elektrony. No i na koniec jeszcze Mercedes EQS, a dokładnie przejażdżka EQS-em w warunkach wioskowych, takich właśnie na co dzień bardzo ekologicznych. EQS, czyli samochód, który jest stworzony, by być samochodem elektrycznym od podstaw. Ten samochód jest zbudowany jako pierwszy Mercedes, aby być właśnie elektrykiem. No i przede wszystkim skręt na tylną oś. No i dokładnie tak samo jak było to w EQA czy w EQC, jest inteligentna rekuperacja, czyli samochód w tym trybie D-Auto potrafi Wam w zależności od właśnie rond, skrzyżowań, również pogody, a także ukształtowania samej ulicy, dostosować poziom rekuperacji do maksymalnego zasięgu i do maksymalnego jakby nieużywania hamulca roboczego. To działa podobnie jak w tych samochodach, naprawdę doskonale, oczywiście w EQC działa to jakby po prostu tak, nie wiem, płynniej, lepiej, trochę inaczej. Samochód jest bardzo zwrotny, oj to na pewno, czy w mieście, czy właśnie w trasie, ta tylna oś robi robotę i samochód jest gigantyczną limuzyną, a mimo to jest bardzo zwrotny i przede wszystkim świetnie wyciszony. W aucie jest idealnie cicho. Dokładny i całościowy test nowego EQS-a będzie u mnie na kanale, a tutaj pokażę Wam właśnie ten cały EcoTour, czyli ten przejażdżkę różnymi elektrykami od Mercedesa, jako takie bardziej porównanie. No bo zobaczcie, EQA to samochód tak jakby drugiej generacji elektryków, bo pierwsza generacja elektryków to właśnie był samochód EQC, czyli samochód bazujący na GLC, czyli de facto samochód spalinowy, przerobione na elektryka. EQA to troszkę nowsza generacja, ale to wciąż samochód bazujący na właśnie spalinowcu. A EQS to auto od podstaw zbudowane być samochodem elektrycznym, czyli w ogóle kompletnie inny przód, minimum jakichś tam załamań, minimum krawędzi, wszystko jest idealnie gładkie, niski współczynnik oporu powietrza, tam niewiele powyżej 0,2, czyli auto naprawdę jest bardzo, ale to bardzo opływowe i również bardzo cichutkie, ale ma wiele cech klasy S. Przede wszystkim fotele z jasieczkami są bardzo wygodne. Dwa to oczywiście zawieszenie, które jest w tym samochodzie nastawione głównie na komfort i głównie na izolowanie kierowcy od tego, co się dzieje pod samochodem. A także świetna widoczność, oczywiście cała masa technologii. Technologii aktywnej, biernej, każdej możliwej. Ekrany, wszechobecne ekrany. Również rewelacyjne lampy LED-owe, o czym będzie więcej w tym pełnym teście, a także taka technologia typowo asystująca kierowcy. Asystentów w tym samochodzie naprawdę jest co niemiara oraz gigantyczny head-up display i na nim wszystkie najbardziej potrzebne informacje, a także co? Przyspieszenie. Przyspieszenie jest spokojnie godne samochodów już z tym logiem AMG. Naprawdę jest dobrze. Teraz sobie delikatnie jeszcze zwolnimy i nawet taki specjalny dźwięk jest z głośników niczym właśnie w C63, patrzcie. O, uzależnia. Świetna limuzyna, a to tylko i wyłącznie elektryk, mimo te elektryk dający Wam maksimum komfortu, a także trochę emocji. A więc to był mój dzień na torze Jastrząb z Mercedes Polska i dzięki ich uprzejmości miałem okazję sprawdzić wszystkie modele Mercedesa, diesle, benzyny, hybrydy, a także elektryki w ich naturalnych środowiskach, ale także właśnie na torze, w kontrolowanych warunkach, gdzie sprawdziłem dokładnie, który system bezpieczeństwa, jak działa na płycie poślizgowej, na suchym, na górce, na łuku, a także przy slalomie, przehamowaniu awaryjnym. A to wszystko po to, aby Wasze pamięci mięśniowe, a także Wasza głowa wiedziała w razie W, co zrobić na drodze publicznej, żebyście mieli jak najmniej obrażeń, bądź w ogóle, żeby uniknąć ewentualnej kolizji, tudzież wypadku. Wszystko jest bardzo ważne, bo systemy bezpieczeństwa są zrobione oczywiście dla Was i mają Wam pomóc, ale nie Was wyręczać. No właśnie, czy Wy tych systemów używacie, czy jednak je wyłączacie? Podzielmy się opinią w sekcji komentarzy, a tymczasem, jak pewnie dobrze wiecie, ja tych systemów używam, ponieważ lubię, jeżeli zawsze jakiś anioł stróż elektroniczny nade mną czuwa. Jak się podobało, dajcie suba, dajcie łapkę w górę, a widzimy się na kolejnym filmie. Dzięki bardzo, pozdrawiam!